Gliwicach przed 1980 rokiem narastało niezadowolenie. To się czuło. Ja byłem w takim towarzystwie ludzi skupionych koło Ryszarda Kościeszaka-Kuszwejko. To był człowiek, którego rodzina przyniosła się ze wschodnich Kresów Rzeczpospolitej po wojnie. Miał ogromną, niezwykłą osobowość i wpływ na ludzi ogromny. I było nas tam 100 kilkadziesiąt osób, spotykaliśmy się. To były również towarzyskie spotkania, zakrapiane alkoholem, ale to było wyraźnie takie środowisko, które kontestowało sytuację w naszym kraju. I jak pojawił się ktoś o nieco innych poglądach, a nawet członek partii, to był uważany za cenny nabytek, bo tam już nie było z kim o czymkolwiek rozmawiać. Wszyscyśmy się zgadzali i jakby cieszyliśmy się, oczywiście w tym była kpina, że jest ktoś, kto ma nieco inne poglądy. A więc to było jednak mocny sprzeciw przeciwko istniejącemu systemowi.